25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to również doroczne wspomnienie świętej Marii Alfonsyny Daniil Gatas, dziewicy i fundatorki. Maria Alfonsyna urodziła się w Jerozolimie 4 października 1843 roku w głęboko wierzącej, wielodzietnej rodzinie chrześcijańskiej. Ochrzczona została jako 7-tygodniowe niemowlę. Podstawy wiary chrześcijańskiej poznała w rodzinie. Już w wieku 5 lat zaczęła się uczyć w szkole sióstr świętego Józefa od objawienia, które kilka miesięcy wcześniej przyjechały do Jerozolimy. W wieku 9 lat przyjęła sakrament bierzmowania. Tak bardzo pociągało ją świadectwo życia sióstr, że gdy miała 14 lat, przyłączyła się do ich wspólnoty. W wieku 17 lat, po odbyciu formacji, przyjęła habit zakonny i otrzymała imię Marii Alfonsyny. Z wielkim oddaniem i poświęceniem katechizowała dzieci, czasami były to jej rówieśniczki. Nie tylko katechizowała, ale także uczyła czytania i pisania. Przyczyniła się do walki z analfabetyzmem, zwłaszcza wśród kobiet. Przyczyniła się również do podniesienia ich pozycji społecznej. Walczyła z ubóstwem, szczególnie moralnym. Spontanicznie zapoznawała dzieci i dorosłych z modlitwą różańcową. Z taką samą gorliwością kontynuowała pracę katechetyczną i nauczycielską w Betlejem, gdzie została przeniesiona. Tam 6 stycznia 1874 roku w uroczystość Objawienia Pańskiego, gdy razem z siostrami odmawiała różaniec, pierwszy raz doświadczyła objawienia Matki Bożej. Miała wtedy 31 lat. Później wiele razy objawiała się jej niepokalana i prosiła, by założyła zgromadzenie zakonne. Zwierzyła się ze swoich doświadczeń patriarsze Jerozolimy. Ten, chcąc jej pomóc, wskazał jej kierownika duchowego. Gdy po pewnym czasie musiał wyjechać, wyznaczył następnego. Posłusznie spełniała ich polecenia. Była bardzo dyskretna. Nikt oprócz kierownika duchowego nie wiedział o jej przeżyciach mistycznych. Dopiero na łożu śmierci powiedziała o swoich notatkach. W lipcu 1880 roku razem z 5 dziewczynami zamieszkała w małym klasztorze i pod opieką ojca Józefa Tonusa zainicjowała Instytut Sióstr od Najświętszego Różańca. Siostra Alfonsyna dopiero po kilku latach formalnie otrzymała zwolnienie ze ślubów złożonych w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Józefa od Objawienia, co umożliwiło jej wstąpić i rozpocząć formację w tworzącym się Instytucie Sióstr od Najświętszego Różańca. Początkowo były trudności, ale przybywało nowych członkiń i siostra Alfonsyna mogła otwierać nowe domy zakonne na terenie Ziemi Świętej. Bardzo ofiarnie przez 15 lat pracowała w założonym przez siebie domu w Betlejem. Ostatnie lata życia spędziła w Ein Karem. Tam na początku marca 1927 roku stan jej zdrowia zaczął się pogarszać. Zmarła w opinii świętości w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1927 roku. Testamentem, jaki zostawiła siostrą, były słowa usłyszane od Maryi: Różaniec jest waszym skarbem. Beatyfikowana została 22 listopada 2009 roku, a kanonizowana 17 maja 2015 roku. Wtedy papież powiedział o niej: Siostra Maria Alfonsyna dobrze zrozumiała, co to znaczy jaśnić miłością Boga w apostolstwie, stając się świadkiem łagodności i jedności. Daje nam ona jasny wzór, jak bardzo ważne jest branie odpowiedzialności jeden za drugiego, jak bardzo ważne jest poświęcenie życia na służbę drugim. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Maria Alfonsyna wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.